Witam Was, kochani, na kolejnym odcinku opowieści z Niemiec, z tego zimnego, zaśnieżonego Wrocławia. My mamy troszkę szok termiczny, bo między tym, gdzie byliśmy, a tym, gdzie wróciliśmy, jest ponad 30 stopni, ale co tam. Bierzemy się za pracę i już Wam opowiadamy, a Wy nie zapomnijcie o łapce w górę i oczywiście subskrypcji. Cieka była przerażona tym wszystkim, co się wydarzyło. Najgorsze dla niej było to, że każdy jej doradzał, żeby wróciła jednak do Niemiec. Nie mogła zostać w Hiszpanii bez pozwolenia. A przez to, że reporter był na nią tak wściekły, wiedzieliśmy, że na pewno gdzieś ją podpieprzy, żeby gdzieś policja przyszła i ją poszukała. Wtedy nie mogłaby już wrócić tak łatwo do Niemiec. Tylko jest to możliwe, że wysłaliby ją tam, skąd pochodzi. A tam wracać na stałe już na pewno nie chciała. Więc wszyscy mówiliśmy, błagaliśmy, żeby wróciła, żeby się spakowała, żeby nareszcie przyjechała do Niemiec. Mogła zostać u mnie, ja jej tłumaczyłam. Słuchaj, nie ma problemu, możesz spać tutaj przez jakiś czas. Ale ona nie chciała wrócić do mnie. Nie chciała, bo nie wiedziała, czy jej eks-małżonek jeszcze mieszka tam w sąsiedztwie, czy nie. Ja też za bardzo się tym nie interesowałam, tak powiem szczerze. Czy on jeszcze jest, czy go nie ma. On też pracował tak dziwnie. Pół roku był w Szwajcarii, później był znowu w Niemczech. Więc nie miałam czasu na to, żeby obserwować, co robią sąsiedzi i czy on tam jeszcze jest. Postanowiła więc wrócić do tego miasta, gdzie była z reporterem. Jest to miasto bardzo duże, więc miała nadzieję, że nie musi go oglądać ani go spotkać. Miała ona taką przyjaciółkę, którą poznała parę lat temu, zanim jeszcze wyjechała do Hiszpanii. Była to lekarka, która bardzo lubiła Cikę i Cika lubiła ją. Rozmawiały ze sobą codziennie. Ona często przyjeżdżała do niej w odwiedziny do Hiszpanii. I ona zaproponowała jej też, ponieważ miała duży dom, że może przyjechać do niej i jakiś czas u niej zostać, zanim to wszystko się unormuje, zanim to wszystko ucichnie. Ja zapytałam się też Ciki, dlaczego rozstała się w zasadzie z reporterem, co tam się wydarzyło, bo ona nigdy nie chciała o tym mówić. Powiedziała mi tylko, że go po prostu nie kocha. Ale ona mówiła, wiesz co, nie chcę ci za dużo opowiadać. Mieliśmy takie swoje kłótnie, one były coraz większe, coraz częściej. Aż w końcu pewnej nocy on wziął mój telefon i przeczytał wiadomość, która mu się nie spodobała. Więc zrobił mi awanturę i powiedział, że jeżeli tak jest, to co on przeczytał, ścięło go po prostu z nóg. Nie wiem dokładnie, co to było. Nie chciała powiedzieć, więc nie pytałam dalej. Było to dla niej bardzo bolesne. Ale zaczęła się nareszcie pakować i postanowiła, że wróci jednak do Niemiec. Problem był tam, co robić, gdzie pracować. Swój zakład zamknęła. On miał wszystkie te rzeczy, które ona potrzebowała, żeby otworzyć na nowo i powiedział, że jej nie wyda, że on to wszystko sprzeda. Awantura była straszna i to było takie przykre. Rozmawiałyśmy ze sobą bardzo często. Ona wiedziała o mojej sytuacji, ja wiedziałam o jej sytuacji. Wiedziałyśmy, że jeżeli związek jest wspaniały, jeżeli dwoje ludzi się kocha, jest wszystko możliwe. Można iść na studia, można iść do szkoły, można się kształcić. Dostaje się dużo prezentów, dużo rzeczy, robi się kompromisy. Wszystko wygląda idealnie. Ale później, gdy już człowiek się pokłóci, nie jest to takie wesołe. Jeden drugiemu tylko chce robić na złość. Nie wiem dlaczego. Przecież jak chce się odejść, jak człowiek już nie ma ochoty żyć z tym drugim człowiekiem, to po jaką cholerę te złośliwości? Też się cały czas siebie pytałam, nawet wtedy, jak mój mąż mnie zdradził. Dlaczego on był taki złośliwy? Przecież on chciał odejść. Ja mu w tym nie przeszkadzałam. Ja nie robiłam mu awantur, chociaż powinnam może, ale nie robiłam tego. Widziałam, jak jeździł do tej kobiety, jaki był niby szczęśliwy. Co prawda tylko przez 3 miesiące, ale to szczęście chyba mu sprzyjało, bo taki był pogodny przez te 3 miesiące. Później dopiero zaczął się płacz. Nie wiem, jak będzie między Ciką a reporterem. Nie wiem, czy się zejdą, nie wiem, czy znajdą wspólny język, ale przypuszczam, że to już zaszło za daleko. Jak on już jej grozi tym, że posprzedaje wszystko, że jej nie będzie pomagał, no to już nie będzie między nimi dobrze. Ważne było tylko, żeby wróciła, żeby miała gdzie mieszkać i żeby stanęła znowu na nogach. U mnie przez 20 lat wydarzyło się wiele. Uczyłam się języka niemieckiego, niemieckiej punktualności, tej szacunku do pracy, że praca jest najważniejsza, że trzeba zarabiać pieniądze, że pieniądz jest bardzo ważny. Ja to wszystko zrozumiałam, ale nie wiedziałam, dlaczego tylko praca i dlaczego tylko ten pieniądz? Dlaczego nie rodzina na pierwszym miejscu? Dlaczego u nich nie jest tak, że każdy tylko po prostu chce się przytulić,
szuka kogoś, żeby z nim porozmawiać. Nie, tam głównym tematem jest tylko praca i zarabianie pieniędzy. Niemiecka solidarność do tego, żeby być ze wszystkim punktualnie. Więc było mi to wpajane przez tyle lat, że chodziłam jak zegarek. Ale z drugiej strony, im więcej pracowałam i więcej się przykładałam do tej pracy, tym więcej mój mąż stawał się obsesyjny, że mnie nie ma w domu, że wszystko tylko poświęcam pracy. Czyli to wszystko, co ja może na początku mu mówiłam, naszego związku, naszego małżeństwa, że on tylko pracuje, że nawet dla mnie, jak byłam chora, nie zostaje w domu. Wszystko zaczął mi wypominać on. Im więcej ja się do tego przyzwyczajałam, że mnie nie ma w domu, tym bardziej on szalał. Podejrzewał mnie o wszystko, co jest możliwe. To już było tak chore, że nie dało się normalnie rozmawiać. Postanowiłam więc sama w sobie, ze samą sobą, że jednak muszę zrobić to wszystko inaczej. Jeżeli chcę naprawdę odejść, jeżeli chcę odejść w spokoju, nie chcę, żeby on, jego obsesja się aż tak bardzo rozwinęła. Ja nie wiedziałam, jak to będzie później. Jeżeli rzeczywiście ja odejdę z dnia na dzień na przykład, co się z nim stanie? Może zacznie mnie szukać, może zacznie do wszystkich wydzwaniać, może będzie problem z dziećmi. Nie wiem, nie chciałam tego wszystkiego, więc musiałam zrobić tak, żeby jemu się odechciało tego małżeństwa. Przyszło mi więc wtedy do głowy, że jeżeli rzeczywiście będę się zachowywała tak, żeby on mnie już nie chciał, żeby on się we mnie odkochał, żeby on już nie chciał mojego małżeństwa, wtedy mogłabym odejść tak spokojnie. Wtedy nikt by na tym nie ucierpiał. Mi było obojętnie ten wielki dom, 240 metrów, ta sauna na zewnątrz, ten piękny ogród. To wszystko nie było dla mnie ważne. Ważne dla mnie było, żebym już nie miała lęków, żebym nie miała tego bólu w piersiach, żebym nie miała tych depresji, które przychodziły i odchodziły, żebym nie musiała się bać, żebym nie musiała się w nocy budzić i myśleć, Boże, jaki będzie ten dzień, czy znowu będą jakieś wymówki, czy znowu będą jakieś kłótnie. Nie chciałam tej kontroli, nie chciałam tego wszystkiego. Chciałam być samodzielna, chciałam sama podejmować decyzje, chciałam się cieszyć życiem, chciałam po prostu jeździć tam, gdzie ja chcę, nie musząc się pytać, czy mogę, czy mi wolno. Po 20 latach małżeństwa to nie jest normalne, żeby kobieta bała się zapytać w domu czegokolwiek. Ja nie chciałam tego wszystkiego już. Chciałam żyć po prostu tak, żeby nie mieć już tego, żeby nawet bać się zapytać, czy mogę sobie zrobić do jedzenia to czy tamto. Już tak daleko to zaszło, że o wszystko musiałam się pytać. Z wszystkiego musiałam się spowiadać, gdzie idę, kiedy wrócę. To nie było już normalne. Jego obsesja stała się tak obrzydliwa i tak niebezpieczna dla mnie, że nawet dzieciaki to zauważyły. I tu był też wielki problem. Cika nareszcie wróciła do Niemiec. Ja bardzo się cieszyłam. Pojechałam od razu się z nią zobaczyć. Padłyśmy sobie w ramiona, ona się popłakała. Mówi, co teraz będzie? Jak z tą kłótnią? Jak tu żyć? Jak z tą moją dziewczynką? Jak to będzie? Ona dorasta. Jest już naprawdę duża. Musi iść do szkoły. Nie wiem, jaki adres. Nie wiem, czy będzie mnie na to stać, żeby zapłacić gdziekolwiek jakiś czynsz. Wiem, że mogę tutaj mieszkać, tutaj mojej przyjaciółki, ale nie chcę tu mieszkać na jakiś długi okres czasu. Chcę być na swoim, ja chcę iść do pracy. Ja mówię, słuchaj, jak już jesteś z powrotem, to już nie ma powodu na to, żeby on cię gdzieś podpierdzielił, żeby się na tobie mścił. Po prostu zadzwoń do niego, porozmawiajcie na spokojnie, jak dorośli ludzie. Minęło już trochę czasu, może on się trochę uspokoił. Może da ci szansę chociaż na to, żebyście ze sobą spokojnie komunikowali. Tak też zrobiła. Zadzwoniła do niego, powiedziała, że jest znowu w Niemczech. Powiedziała, że bardzo by chciała się z nim spotkać i jeszcze raz na ten temat porozmawiać. On się zgodził, z czego ja się bardzo cieszyłam. Cika pojechała do niego. Nie było to od razu na drugi dzień, tylko po kilku tygodniach, żeby samej jakoś się udomowić tam w tych Niemczech. Nie lubiła tam być, bo tam wiecznie padał deszcz albo była nieładna pogoda. Ona to jest więcej taka słoneczna dziewczyna, która kocha to słońce, kocha się śmiać, była zawsze taka pozytywna, taka urocza. Ale pojechała do niego. Spotkali się więc. Porozmawiali na wszystkie tematy i on nareszcie się zgodził, że wyda jej te wszystkie rzeczy, które ona potrzebuje do otwarcia nowego lokalu. Nawet był tak hojny, że znalazł jej lokal. Ciasny, ale własny. Powiedział, że zapłaci jej nawet za pierwsze pół roku czynsz,
żeby nie musiała się martwić o to, co włoży do garnka. Nie chodziło mu nawet o nią, ale chodziło mu o córkę jej, która naprawdę zawsze uważała go prawie jak za ojca. On z tą córką rozmawiał naprawdę prawie codziennie. Cieka cieszyła się z tego powodu. Wiedziała, że oni mają kontakt, ale nie rozmawiali na temat jej czy tego, co się stało. Tylko po prostu on był dla niej i powiedział, że jeżeli tylko będą jakieś problemy, żebym powiedziała, to on jej pomoże. I to był naprawdę duży plus dla Ciki, że mogła chociaż w tym momencie na niego liczyć, że on nie pozwoli na to, żeby jej córka była kiedykolwiek głodna. Moja rana po operacji zagoiła się prawie perfekcyjnie. Minął już ponad rok, więc ślad po niej został może jakieś 5 cm. Ale w takim miejscu, że nikt tego nawet nie zauważył, jak nie wiedział. Byłam szczęśliwa z tego powodu, bo rzeczywiście wyglądało to na początku tragicznie. Moja sytuacja natomiast w domu była coraz gorsza. Nie chodziło tu nawet o mnie, bo ja dawałam sobie jakoś z tym radę. Jeżeli człowiek naprawdę jest silny psychicznie, a przez to, że przeżyłam aż tyle, musiałam się wzmocnić. Sytuację, którą miałam przez ponad 20 lat, nie pozwalała na to, żebym była jakaś miękka, nie pozwalała na to, żebym się litowała nad sobą. Ja musiałam być silna, nie tylko dla siebie, ale też dla moich dzieciaków. Oni oczywiście ponad 20 lat już byli na tyle dorośli, żeby widzieć, co się działo. Tym bardziej, że starszy pracował i uczył się razem z moim mężem. Ta sytuacja była okropna. Im więcej ja byłam samodzielna, tym więcej on mścił się na moich dzieciach. Nie potrafił tego zrozumieć, że myśmy o wszystkim rozmawiali, że mieliśmy bardzo dobry stosunek, że oni kochają swoją mamę, a mama kocha ich. Ja bym zrobiła dla nich wszystko, tak samo jak oni dla mnie. Często mój starszy syn przychodził z łzami w oczach do domu i powiedział, że ojciec go szykanuje, że każe mu robić takie rzeczy, które on nie umie. Później wyśmiewa się z innymi ludźmi na ten temat, że on ma dwie lewe ręce, że on nie potrafi, że on jest za wolny, że on robi to źle czy tamto źle. Jemu to sprawiało dużo trudności. Był to człowiek, który był bardzo twardy, ten mój syn, jak na swoje ponad 20 lat. Ale z drugiej strony w środku był taki miękki i przeżywał to wszystko bardzo. Nie potrafił tego zrozumieć, jak jego ojciec, który go wychował od naprawdę maleńkości, którego on uznawał za swojego prawdziwego ojca, mógł tak na nim się mścić. Dla niego to była zemsta, tylko nie wiedział za co. Nigdy nie zrobił mu żadnej krzywdy. Pewnie jak się wychowywali, to były jakieś sprzeczki, ale to jest normalne między dziećmi, między rodzicami, że oni zrobią coś źle, tamten coś powie, czy ja coś powiem, dzieci się przeciwstawiają, bo chcą po prostu wytestować, jak daleko mogą iść, w jaki sposób mogą rozmawiać, czy obchodzić się z rodzicami. Ale teraz ten moment i ta cała sytuacja była po prostu nie do zniesienia. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Rozmawiałam z nim, uspokajałam go. Powiedziałam, że jak tylko szkoła mu się skończy, a to już będzie niedługo, wcale nie będzie musiał z nim pracować. Tamten znowu wymyślił sobie, że przecież on obejmie jego firmę. On będzie tym kimś, kto będzie miał tą firmę. On odziedziczy to wszystko. Więc nie rozumiałam, jeżeli ktoś chce, żeby syn objął firmę, żeby odziedziczył to wszystko, dlaczego zachowywał się w stosunku do niego właśnie w taki sposób? Dlaczego był taki podły? Wyśmiewał się z niego. Ja oczywiście stanęłam ze swoim synem. Powiedziałam mu, że dlaczego jesteś taki zły na niego? Dlaczego w taki sposób go traktujesz? Nie możesz porozmawiać ze mną? Przecież ja wiem, że tobie coś przeszkadza, więc powiedz mi chociaż, co tobie przeszkadza? Przeszkadza tobie to, że ja jako matka kocham swoich synów? Że ja jako matka obstaję za swoimi synami? Nasz związek nigdy nie był taki, że dzieci były najważniejsze z twojej strony. Więc ja starałam się po prostu, bo wiedziałam, że ty chodzisz do pracy, że ciężko pracujesz. Byłam zawsze wdzięczna za to, że nas żywisz. Przez pierwsze lata, kiedy dzieci były małe, zdawałam sobie z tego sprawę, że jesteś naszym żywicielem, że pracujesz na to, żeby w domu było ładnie, żeby w domu było ciepło, żebym ja poszła do szkoły, żebym mogła się kształcić. Kupowałeś książki, kupowałeś nam ciuchy. Wszystko to wiem i jestem za to niesamowicie wdzięczna. I nigdy nie powiedziałabym do ciebie, że jesteś beznadziejnym ojcem, bo uważałam, że to, co zrobiłeś, było wielkie. Niewielu mężczyzn jest takich, żeby bez zastanowienia po prostu zaadoptować dziecko. Nie zastanawiają się nad tym, jakie to ma konsekwencje. To jest wtedy tak,
jak twój rodzony syn czy córka. On ma prawo do spadku, on ma prawo do wszystkiego. Ja uważam, że to jest coś wielkiego. Dlatego może z tym całym szacunkiem, który mieliśmy do niego, ja i dzieci, może dlatego mógł sobie na to pozwolić, żeby w taki sposób nas traktować. Ale ileż można było? Ile nerwów człowiek musi mieć? Ile musi cierpieć, żeby to wszystko w jakiś sposób zrozumieć, siebie oddać, nie być w ogóle szczęśliwym z tym, co jest. Nie chciałam, żeby moje dzieci tak miały. Wychowywałam je zupełnie inaczej. Cały czas mówiłam, że rodzina jest najważniejsza. Próbowałam im to wmówić, że siedzimy przy jednym stole. Jemy codziennie ze sobą kolację. Nawet jak ten ojciec przyjdzie późno, oni przychodzili. Chcieli, żebyśmy razem posiedzieli, porozmawiali. I tak było od małego. Tak starałam się im pokazać, że naprawdę w rodzinie jest fajnie. Żeby razem pograli, żeby byli na dole. Nawet jak ja nie umiałam grać w to głupie PlayStation, wyśmiewali się ze mnie. Ale próbowałam jakoś przyciskać na te przyciski. Wiedziałam, że będą się śmiać, ale mnie to nie urażało. Mnie to nie sprawiało żadnej trudności. A teraz nagle to wszystko pękło jak mydlana bańka. Zobaczyli, jak to jest, jak rodzina się kłóci. Ja takiego przykładu dla nich nie chciałam. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Rozmawiałam z jedną stroną, z drugą stroną. Oczywiście mój mąż widział to całkiem inaczej. On powiedział, że on powinien mu wdzięczny być. Przecież on go wziął do pracy. On chce go nauczyć. On nie może tylko wszystko mówić, że dobrze. Ten chłopak ma talent. On cudownie umie pracować, ale jemu się po prostu nie chce. I on postanowił, że tym, że będzie go wyśmiewał, zrobi tak, że on będzie się wstydził być powolny. Że on będzie się wstydził, że potrzebuje ileś tam czasu, żeby się zastanowić, jak coś zrobić. Ale czy to jest dobry pomysł? Jeżeli ktoś na przykład ma taki charakter, że jest powolny, że musi przemyśleć, czy stres powoduje to, że on będzie wtedy szybciej? Że on szybciej się zastanowi? Że on szybciej to zrobi? Że on szybciej pomyśli? Przecież to jest kompletna bzdura. To będzie trwało jeszcze dłużej, bo on będzie w stresie. Nie będzie wiedział, w jaki sposób myśleć, w jaki sposób się poruszyć. Będzie się krępował tego, że zrobi coś źle. Tym bardziej będzie powolny. Starałam mu się to wytłumaczyć. Ale on mówi, tak, ty jesteś jego mamą, jak zwykle. Jak są problemy, przyjeżdża wtedy straż pożarna i ratuje sytuację. On nie wiedział tego wcale tak jak ja, że to są po prostu dzieci, które może są dorosłe, ale nawet i dorosłe zawsze będą dziećmi, których się kocha. Ta cała sytuacja powodowała to, że postanowiłam przyspieszyć mój plan. Myślałam, że jak on ode mnie troszkę odpuści, albo jak się skoncentruje na mną jeszcze bardziej, to wtedy odpuści od moich dzieci. Zaczęłam więc jeździć na więcej kursów. Zaczęłam wyjeżdżać po prostu i się dokształcać. Jego szlak trafiał w tym momencie. Wiedział zawsze, gdzie ja jestem. Ja nigdy nie ukrywałam tego. Jak jechałam na jakiś kurs, to mówiłam mu, słuchaj, jestem od tego dnia do tego dnia tam i w tym mieście, w tym hotelu, żebyś wiedział, co się dzieje. Ale po prostu nie będzie mnie w domu. On nie mógł tego przeżyć. Po co ci to? Jesteś idealna w tym, co robisz. Ale ja powiedziałam, nie. Ja chcę się kształcić, ty tak samo robisz. Ty też jeździsz na kursy budowlane. Ty też chcesz wiedzieć, co się dzieje nowego. Byłeś ostatnio w Mediolanie. Też zwiedzałeś sobie świat troszkę i robiłeś te kursy. Dlaczego ja nie mogę? Ja ci nigdy w tym nie zabraniałam. Nie stawiałam ci na drodze i powiedziałam, że nie, nie masz jechać, bo ja sobie nie daję rady. A ty ciągle wymyślisz coś nowego. Tylko dlatego, żebym nie opuściła domu. Żebym siedziała tylko tutaj. Tak nie może być. Dzieci są dorosłe. My jesteśmy dorośli. Zawsze mówiłeś mi, że pieniądz jest najważniejszy, a teraz nie chcesz, żebym się kształciła? Dlaczego nie? Bo nie masz nad tym kontroli? Jak to by wyglądało, jakbyś ty jeździł ze mną? To jest tak samo, jak ty byś jechał na jakiś kurs budowlany i ja bym pojechała z tobą jako co? Ciotka przyzwoitka? Jako pilnowaczka? Nie wiem, co to ma być. Ludzie by się z ciebie wyśmiewali. Że dorosły facet bierze swoją żonusię, żeby pilnowała, żeby jej znowu nie zdradził? Przyjemnie by ci było z tym wszystkim? Oczywiście powiedział, że nie, ale on cały czas miał w głowie, że ja chcę się na nim odegrać, że ja może kogoś tam poznam, że ja może z kimś się prześpię, bo przecież jak jestem 3 dni na takim kursie, to mogłoby się coś wydarzyć, mogłabym iść na imprezę, bo przecież takie kursy przeważnie kończą się jakąś imprezą, ale ja nie piłam alkoholu, ja nie brałam żadnych używek, ja byłam świadoma tego, co robię. I w mojej głowie nie było to, żeby go zdradzić. W mojej głowie było to, żeby go wreszcie zostawić.
Nie chciałam rozmawiać na ten temat jeszcze z moimi dzieciakami, jaki mam plan. Nie chciałam ich niepokoić, nie chciałam, żeby się martwili. Chciałam po prostu najpierw poczekać, jak zareaguje na to mój mąż. Czy rzeczywiście odpuści? Czy rzeczywiście jego zachowanie będzie troszkę takie soft? Czy odwróci się może ode mnie i poszuka sobie innej kobiety? Chciałam poczekać na to i troszkę jeszcze go poprowokować, żeby rzeczywiście odpuścił ode mnie w taki sposób, żeby ta zazdrość nie była aż taka zawistna i żeby on przestał się mścić na moich dzieciach. Myślałam, że jak ze mną będzie w konflikcie, to może będzie szukał kogoś, kto mu tak jakby pomoże. Myślałam, że może będą to wtedy dzieci, że do nich się zwróci i powie, słuchajcie, matka świruje, coś z nią jest nie tak. Wtedy mieliby wspólny temat. Wtedy mogłabym porozmawiać z moimi dziećmi. Ten plan w mojej głowie był prawie doskonały. Ale czy on się tak uda? To był tylko plan w mojej głowie. Ja nie wiedziałam, jak działa jego głowa. Nie wiedziałam, czy on może nie ma jakiegoś planu. To mogła być dla mnie niespodzianka, jakby on też coś knął w swojej głowie. Cieka, otwierając swój gabinet, była bardzo szczęśliwa, że mogła pracować, że miała ten swój kącik. Jej córka chodziła do szkoły. Wszystko wydawało się idealnie. Ale minęło parę miesięcy. Do mnie zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, nie wiem, co mam robić. Moja córka zaczyna mieć jakieś złe towarzystwo. Ja mówię, jakie złe towarzystwo? Nie wiem, nie chce ze mną rozmawiać, zaczęła się malować, zaczęła się ubierać. Nie, w ogóle źle się uczyć. Ciągle tylko myśli o tym, żeby pogadać z kimś przez telefon, pisze jakieś SMS-y. Ona ma dopiero 12 lat. Jak ona może się tak malować? Podbiera mi wszystkie kosmetyki. Robi wszystko tak, jakby na siłę chciała być dorosła. Ja się boję po prostu, żeby nie wpadła w jakieś nałogi, żeby to towarzystwo nie było starsze i namawiało może ją do picia alkoholu. Czy nie daj Boże, żeby już z nimi współżyła. Ja nie wiem, kto to jest. Chodziłam do szkoły, pytałam się, ale nauczycielki powiedziały, że w szkole ona jest spokojna. Czyli wszystko musiało się wydarzyć poza szkołą. Ale pewnego dnia było tak tragicznie, że Cika do mnie zadzwoniła z płaczem i powiedziała, wyobraź sobie, że ona w nocy wyszła przez okno z domu i nie wiedziałam, gdzie poszła. Przyszła rano o godzinie 6 i myślała, że ja nie śpię. Ja wstałam po prostu w nocy, bo chciałam iść do ubikacji. Ona swój telefon wyłączyła, sprytna była, więc nie kładłam się już spać. Byłam tak zdruzgotana, próbowałam dzwonić do jej ojca, ale on oczywiście nie odbierał. Próbowałam dzwonić do reportera, on był gdzie indziej i też miał wyłączony telefon. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Czekałam, więc cała dygotałam. Martwiłam się strasznie. Ona wróciła o 6 rano do domu i cichutko otworzyła drzwi i weszła do środka. Cika czekała już na nią, zapytała się, gdzie ty byłaś? Ona mówi, ona wyszła tylko na chwilę, bo chciała kupić bułki. Ona mówi, gdzie są te bułki? Do jakiego sklepu ty chciałaś iść o 6 rano, żeby kupić bułki? Dlaczego ty mnie okłamujesz? Dlaczego nie powiesz mi, co się dzieje? Dlaczego nie jesteś ze mną szczera? Ja muszę pracować, ja nie mogę być w domu i ciebie pilnować. Dziecko, ty masz 12 lat. Ty musisz mi pomóc, my musimy z czegoś żyć. Ja wiem, że ja pracuję dużo, ale błagam cię, rozmawiaj ze mną. Powiedz mi, czy ty wpadłeś w jakieś towarzystwo? Czy coś jest nie tak? Malujesz się, pijesz alkohol, to nie jest normalne. Czuję od ciebie ten alkohol, czyli piłaś. Była tak na nią wściekła, że zrobiła coś, co nie powinna. I przez to, że jej córka kłamała, uderzyła ją w twarz. Sama później tego żałowała i powiedziała do mnie, że nie powinna tak reagować, że na pewno przez to ona zamknie się jeszcze bardziej i będzie ją okłamywać. Ale nic już nie funkcjonowało. Żadna kara, zamykanie w domu, kontrolowanie wieczorem, czy odrobiła lekcję, nawet nie wiedziała rzeczywiście, co jest zadane. Ta sytuacja była bardzo ciężka, tym bardziej, że nie miała ona nikogo, gdzie jej córka mogłaby w jakiś sposób się zwierzyć komukolwiek. Może dlatego, że najpierw było to z jej ojcem, że się rozstali, później z reporterem, że się rozstali. Nie wiadomo, co w tym dziecku się działo. Jak byli w Hiszpanii, było wszystko dobrze. Miała zupełnie inne towarzystwo, uczyła się hiszpańskiego i władała im naprawdę perfekcyjnie. Po powrocie do Niemiec jakoś tak wszystko się rozwaliło, zdruzgotało. Cieka nie wiedziała, co ma robić. Była po prostu załamana. Doradziłam jej, żeby zadzwoniła do swojej mamy. Ja poznałam mamę Cikę. Wiedziałam, że to jest twarda kobieta, która też musiała wychować w 4 dzieci samotnie. I udało jej się bardzo dobrze.
Jej najstarszy syn pracował, otworzył firmę. Może nie zarabiał aż tyle pieniędzy, ale był samodzielny. Chica też w jakiś sposób wyszła na ludzi. Jej kolejna siostra też dobrze wyszła za mąż i była bardzo miła. A jej najmłodsza była po prostu tylko dzieckiem, które miało problemy. Ale nie z tego powodu, że była niegrzeczna. Po prostu urodziła się opóźniona w rozwoju. Więc musiała zostać i tak w domu z mamą. I mama dawała sobie radę sama z tym wszystkim. Więc powiedziałam, zadzwoń do niej. Może ma dla ciebie jakąś radę. Minęło parę miesięcy i Chica podjęła bardzo ciężką decyzję. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że pracowała tak dużo, że nie miała czasu, żeby się odzywać. Że poprosiła też swoją przyjaciółkę, tą panią lekarkę, żeby trochę zerknęła na jej córkę. Jakoś to tam funkcjonowało, może nie stuprocentowo, ale troszkę ta dziewczynka jakby miała respekt do tego, co robi i zastanawiała się nad tym, czy wyjść w nocy w domu, czy zostać lepiej. Tamta kontrolowała też, czy ona się maluje, bo oczywiście Chica sprawdzała ją, jak wychodziła do szkoły, czy się maluje. Ale ona miała wszystkie kosmetyki, tak jakby u swojej koleżanki, więc zanim szła do szkoły, szła do tej swojej koleżanki, tam się malowała i dopiero chodziła do szkoły. Wszystko dało się załatwić w tym wieku. Wiecie, jak to jest. Dzieci są kreatywne, jak chcą coś dla siebie wymyśleć, prawda? Tylko nie na tyle kreatywne, żeby dobrze się uczyć. Ale do wszystkich takich psotek, do wszystkich ich mądrości, jakie to one już są dorosłe. Do zarabiania pieniędzy nie, ale do wydawania wszystkie były super dorosłe. Chica powiedziała więc, że zablokowała bilety, żeby pojechać do jej mamy do domu. Ja się bardzo ucieszyłam. Powiedziała, że pracowała tyle, żeby zarobić na to, żeby ją było stać, żeby kupić te bilety. Bo one były oczywiście bardzo drogie. Pojechała więc ze swoją córką do swojej mamy na wakacje. Dzwoniła do mnie raz na jakiś czas, tam była ciężka sytuacja, bo tylko sąsiadka miała telefon, więc musiałam mi dawać znać kiedy. Mogłam ja oddzwonić albo napisać oczywiście jakąś SMS, ale to nie było takie łatwe. Czekałam więc, jak to wszystko tam będzie. Mówiła do mnie, że tutaj inaczej wychowuje się dzieci. Tutaj jest bieda, nie ma internetu. Wszyscy muszą się uczyć, wszyscy muszą się starać, żeby pomóc rodzinie. Bardzo dużą wagę przywiązują dzieci do tego, żeby rodzina była wspólnie. Tak, jak to by było wymarzone. Muszą pracować razem, muszą pomagać rodzicom zarabiać te pieniądze, żeby mieć co włożyć do talerza albo do miski. I się to bardzo podobało. Telewizja też nie była taka łatwa. Było tak jak mniej więcej u nas za komuny. Więc fajne było tam spędzić wakacje w takiej pięknej przyrodzie, w ciepłym, nad morzem, bez internetu, bez niczego. Tak sobie na ulicy potańczyć, żeby było cudownie. Ale Chica miała zupełnie inny pomysł, który sprawiał jej bardzo dużo trudności. Bała mi się tego powiedzieć, ale nie musiała się bać. Mi można powiedzieć wszystko. Ja nikogo nie oczerniam, ja nikogo nie potępiam za to, co postanowi. No, chyba żeby to było coś naprawdę bardzo złego. Zadzwoniłam do Chiki dzień przed jej wyjazdem, czyli jej powrotem z wakacji. Ona powiedziała do mnie, słuchaj, podjęłam decyzję, nie wiem, czy ta decyzja będzie tobie się podobała, ja nie mam innego wyjścia. Rozmawiałam bardzo długo z moją mamą. Byłyśmy tutaj z moją córką 3 tygodnie. Więc miałam okazję na to, żeby porozmawiać rzeczywiście szczerze o tym wszystkim, co się dzieje. Było mi wstyd powiedzieć, że nie daję sobie rady, ale z drugiej strony to jest moja mama. I myślałam, że po prostu doradzi mi cokolwiek. I moja mama doradziła mi jedną rzecz. Zostaw ją tutaj u mnie. Niech ona idzie tutaj do szkoły, niech ona będzie bez telefonu, bez internetu, bez alkoholu, bez używek, bez niczego. Zostaw ją tak długo, żeby chociaż mogła tutaj przetrwać jeden rok szkolny. Zobaczymy wtedy, co się stanie. Zobaczymy, jak ona zareaguje. Ja będę ją pilnować, ja mam na to czas. Ja sobie robię swój biznes obok, a tak i tak muszę być w domu przez twoją siostrę, która nie dałaby sobie beze mnie rady. Więc mogę kontrolować naukę, mogę kontrolować wszystko. Tu mnie wszyscy znają, ode mnie kupuje każdy jajka. Więc jakby coś się działo z nią, cokolwiek, to każdy by mi doniósł i przyprowadziłby ją do domu. Ja powiedziałam jej, że wcale tego nie potępiam, że to jest dobry pomysł, że jeżeli ona chce ratować swoje dziecko od tego złego towarzystwa i nie ma innej możliwości, to nie zostawi ją u swojej mamy.
tam ma pewność, że jej nie stanie się krzywda, a ona będzie widziała, co to znaczy pracować, być biednym, nie mieć co włożyć do garnka. Nie będzie miała innego zajęcia, tylko nauka, bo tam nie ma niczego, ani internetu, ani telewizji. Są tylko ludzie, którzy są na ulicy. Co prawda jest cały rok słońce i pięknie i przez to dlatego dzieci bawią się tylko na zewnątrz. I każdy każdego zna. Uważam, że to jest dobry pomysł. Wiem, że dla matki to jest straszne, po prostu okrutne zostawić swoje dziecko na długi okres czasu. Na pewno będzie się martwić, ale przypuszczam, że te zmartwienia mogą być mniejsze niż te, które miała do tej pory, jak ona chodziła do szkoły w Niemczech. Przyszedł ten dzień wyjazdu. Cika była zdruzgotana tym, co postanowiła. Nie wiedziała jeszcze, jak to zrobić, powiedziała więc do swojej mamy, że najlepiej będzie tak, jakby ona się spakowała w nocy i po prostu zamówiła znajomego, żeby zawiózł ją na lotnisko, tak żeby jej córka spała. Nie chce się z nią żegnać, nie chce tego, żeby ona płakała, żeby była awantura, żeby ona się darła. Wiedziała, że gdyby jej powiedziała prosto w twarz, że ona zostaje, nie byłoby tak łatwo wyjść z domu. Na pewno by się do niej przytuliła i nie chciałaby puścić, by się darła, by była zrozpaczona, by płakała, błagała. Ona nie chciała tego. Spakowała się więc i wyszła cichutko w nocy z domu. Jak już wsadziła swoją walizkę do auta i zamknęli bagażnik, wyszła jej córka. Mówi: mamo, a gdzie ty jedziesz? Dlaczego mnie nie obudziłaś? Dlaczego moja walizka nie jest spakowana i dlaczego jedziesz już? Przecież powiedziałaś do mnie, że mamy jeszcze czas, że mogę normalnie się wyspać. Ale ja nie mogłam spać, byłam już taka podekscytowana, że wracamy do domu. Więc słyszałam, jak ktoś podjechał i słyszałam, że ktoś wsadza coś do bagażnika. Co ty wyprawiasz, mamo? Gdzie ty w ogóle jedziesz? Powiedz, że to nie jest tak, jak ja myślę. Powiedz, że nie jest tak, jak ja myślę. Na tym zakończę ten odcinek. Jak chcecie wiedzieć, co było dalej z moimi dziećmi, z córką Ciki i z tym wszystkim wokół nas, to musicie poczekać do kolejnego odcinka. A dzisiaj dajcie dużo łapek w górę, tak jak zawsze, ponad 2000, bo od was zależy, czy rzeczywiście będę opowiadać dalej. Widzę, że bardzo dużo osób ogląda, ale niewiele osób daje łapkę w górę. Nie wiem dlaczego, nie pisze komentarza, nie stara się o to, żebym ja widziała, że naprawdę chcecie tych opowieści. Więc będę zwracała na to uwagę i opowiadała dopiero wtedy, jak będziecie mieć ochotę mnie znowu słuchać, jak ja będę miała właśnie takie uczucie, że wy chcecie mnie słuchać. A tym, którzy zawsze z nami są, się udzielają bardzo dużo, piszą komentarze, dają łapki, piszą mi naprawdę wiadomości, serdecznie dziękuję, naprawdę, z całego serca. Jesteście po prostu cudowni. Na dzisiaj to by było tyle, kochani. Pamiętajcie, że jeszcze będą piękne zdjęcia. Pamiętajcie, że jeszcze będzie moje ostatnie słowo w tym filmie. A ja was żegnam i życzę wam, żebyście byli zdrowi, bo to jest najważniejsze, kochani. Trzymajcie się cieplutko i ubierajcie się też, bo tutaj naprawdę jest dużo śniegu. Sali! Tylko my możemy się ocenić. Tylko my znamy swoją przeszłość. Znamy powody swoich wyborów. Wiemy, co czujemy wewnątrz i ile nas to kosztowało. Inni nie wiedzą nic, więc niech lepiej zamilkną. Czasem to nie miłość się kończy, tylko nasza cierpliwość. Nie utrzymamy ognia miłości uczuciem chorej zazdrości. Każdy z nas dostaje drugą szansę, ale nie każdy ma odwagę z niej korzystać. Kimkolwiek jesteśmy, osobami silnymi czy słabymi, zdrowymi czy chorymi, wszystkie te rzeczy liczą się mniej niż to, co mamy w sercu. Jeśli mamy duszę wojownika, jesteśmy wojownikiem. Te inne rzeczy to szkło, które otacza lampę, a my jesteśmy tym światłem. Największym problemem tego świata jest to, że inteligentni ludzie
są pełni wątpliwości, a ci głupi są pełni pewności siebie.